Ja tutaj sobie na grillu usmażyłem te muszelki. Właśnie teraz chcę spróbować, jak się to zrobiło. Czy to dobre, czy to niedobre. Ale na pewno za mocno się przyjarało, bo na początku był za duży ogień. Muszle się spaliły. Właśnie wybieramy się na taki duży bufet, gdzie są grille, gdzie jest wszystko dostępne, gdzie raz zapłacimy, to możemy jeść bez końca, gdzie są seafoody, gdzie są świnki, gdzie jest bardzo dużo mięsa, bardzo dużo różnego rodzaju jedzenia. Jedziemy właśnie to przetestować, jedziemy tam to sobie wszystko przygotować, zjeść, także zapraszamy, bo bardzo ciekawe miejsce w Pattaji w Tajlandii, które na pewno warto odwiedzić i polecam pojechać tam jak najszybciej, zaraz po otwarciu, bo zjeżdża się tam bardzo dużo Chińczyków, którzy po prostu przyjeżdżają się tam najeść, a to miejsce otwarte jest od godziny 17. Mimo tego, że miejsce jest bardzo duże, to bardzo szybko się zapełnia mnóstwem ludzi, także jedziemy tam, zobaczymy, nagramy, a więc zachęcam do zostania do samego końca tego odcinka, do obejrzenia go, do polajkowania tego odcinka i do subskrypcji, jeśli jeszcze jest ktoś, kto nie subskrybuje tego kanału. Zapraszam. Jesteśmy na miejscu i pomału zaczynamy się rozgaszać. Tutaj mamy wodę do podlewania, do garnka, który tutaj zaraz sobie położymy, czyli ten. Będziemy tutaj lać, gotować, smażyć i tak dalej, wszystko robić. Tutaj już jakieś pierwsze mięska przyniesione, krewetki, rybki. Emi sobie wzięła ryż, tam jest kurczak. Tutaj też są trzy rodzaje mięsa, jakiś boczuś, no ogólnie świnka, sosiki. I idziemy dalej. Kreweteczki właśnie zaraz, wszystko tak jak tam mniej więcej będzie to wyglądało u sąsiadów. Wszystko za 262 zł. Bo ilość lesie otwierają o 5 i są lody za darmo. Dużo! Ile chcesz? No tak naprawdę to za 3 osoby. Emi policzyli jako dorosłą. Ostatnio mówili nam, że będzie za pół ceny. Dzisiaj policzyli nam ją jako dorosłą osobę. I ogólnie jest jeszcze taka jakaś opłata serwisowa i jeszcze dla chyba staffu, coś tam, więc w sumie łącznie za 3 osoby wyszło mniej więcej po jakieś 300 batów na osobę, 300-320 mniej więcej, jakoś tak 310 batów od osoby, czyli jakieś 40 zł od osoby, no ale picie, jedzenie, krewetki, no wszystko, stół wypasiony, mega bufet, bierzesz ile chcesz. A więc tak, miejsc jest bardzo dużo, ale wszystkie praktycznie zarezerwowane przez Chińczyków, bo przyjeżdżają tutaj pełne autobusy, no i o właśnie, Dorka już tutaj sobie coś nakłada. Przyjeżdżają pełne autobusy i po prostu mają pozajmowane całe rzędy. Takie rzeczy? Super. Może się wydawać, że jest dużo miejsc do siedzenia, ale wiele jest zarezerwowanych, bo no widzicie sami, ile już tutaj jest ludzi. A jak przyjechaliśmy, to jeszcze przed chwilą nie było nikogo. Także biorę szybko jeszcze co jest i nakładam kraby, nie kraby, muszle, kałamary. Tutaj ośmiorniczki, no wszystko jest, naprawdę. Zobaczcie, naładowane tyle mięsa, wątróbeczki, boczusie. No kurczę, jakieś muszle, ślimaki, co by człowiek nie chciał, to wszystko tutaj znajdzie. Są oczywiście jeszcze owoce, takie jak arbuzy, pineapple. No i tutaj widzicie, no jest sporo jakichś różnych owoców. Tam jeszcze są warzywa, sałata, ogórki, pomidory, cebulka i jakieś takie różne rzeczy, grzybki, nie grzybki. Lody, tak jak wspominałem, mamy lody, możemy brać ile chcemy. A i tu jeszcze właśnie są jeszcze takie gotowe rzeczy, jak takie mięska, które też już można brać, frytki, ryż i inne rzeczy. A więc tak, tutaj pomału nam się zaczyna zupka gotować. Mięsko u góry zaczyna się pomału smażyć. Tutaj kreweteczki i takie mule na grillu się tutaj ładnie przypiekają. Zaraz jeszcze je wrzucimy tutaj do tej naszej zupki. No zaczyna się robić bardzo ładnie. Ja tutaj sobie na grillu usmażyłem te muszelki. Właśnie teraz chcę spróbować, jak się to zrobiło. Czy to dobre, czy to niedobre. Ale na pewno za mocno się przyjarało, bo na początku był za duży ogień. Muszle się spaliły. Ale sam środeczek bardzo smaczny. To na szczęście się spaliło, ale to nie. Więc jest co zjeść. Ogólnie minus jest tylko taki, że jest spore zamieszanie, dużo ludzi na razie jeszcze tak napływa. Mam nadzieję, że jak już właśnie przyjadą, wszyscy już sobie wszyscy wezmą, to już będzie tak trochę spokojniej, to pierwsza sprawa. A druga to, że obsługa prawie nie zna w ogóle angielskiego. Ciężko się dogadać, ale oprócz tego to jest naprawdę wszystko super. O kurde, ale bałaganu tutaj narobiliśmy, ale jeszcze ostatnie mięsko się tutaj dosmaża.
tak wszyscy pojedli, że już pękają w szwach. Emma? Ja nie. Ty nie? Dora? Pęka. Grill jeden wypalony, drugi już wypalony drugi raz. Jeszcze trochę jakiegoś surowego mięsa zostało, ale już nikt tego nie ma siły jeść. A więc po 2 godzinach kończymy wyżerę i pomału będziemy toczyć się do domu. A jeszcze pokażę wam na koniec w sumie, jakie tutaj mają Coca-Colę. Patrzę na to w takiej dużej, 1,5-litrowej albo większej, 2-litrowej, nie wiem. 1,5 litra albo 2 litra butelka, ale chyba 1,5 litra. Coca-Cola w dużej szklanej butelce. Ja jeszcze takiej nie widziałem.